Czy wierzysz, że minęło już 20 lat od premiery Half-Life 2? To niesamowite, jak ten czas szybko mija. Gra, która zdefiniowała całe pokolenie graczy, obchodzi swoje 20 urodziny. Ta gra to absolutny klasyk. Od momentu premiery w 2004 roku Half-Life 2 zdobył serca milionów graczy na całym świecie. Stał się ikoną w świecie gier wideo. Zmieniła ona sposób, w jaki myślimy o strzelankach FPP. Wprowadziła innowacyjne mechaniki, które stały się standardem w gatunku. Half-Life 2 to nie tylko gra, to rewolucja. Half-Life 2 to nie było tylko strzelanie. To była głęboka, wciągająca przygoda, która łączyła intensywną akcję z głęboką narracją. Chodziło o eksplorowanie bogatego świata i wciągającą fabułę. Gracze mogli zanurzyć się w szczegółowo zaprojektowanych lokacjach, które opowiadały własne historie. Gra toczy się w przyszłości, w której Ziemią rządzi obca siła zwana kombinatem. To dystopijna wizja przyszłości, która wciąga graczy od pierwszych chwil. Wcielasz się w Gordona Freemana, naukowca, który staje się niespodziewanym bohaterem ludzkości. Jego podróż to walka o przetrwanie i wolność. Half-Life 2 odniósł ogromny sukces. Zdobył liczne nagrody i uznanie krytyków, stając się jednym z najważniejszych tytułów w historii gier wideo. Ludzie pokochali grafikę, postacie i fabułę. To była gra, która nie tylko dostarczała rozrywki, ale także inspirowała i poruszała. Half-Life 2 na zawsze pozostanie w sercach graczy. Aby uczcić 20. rocznicę, Valve daje fanom ogromny prezent. Half-Life 2 jest całkowicie darmowy. Tak jest, możesz doświadczyć tego arcydzieła bez wydawania ani złotówki. A to nie wszystko. Niesamowita ścieżka dźwiękowa gry również jest darmowa. Możesz ją pobrać i słuchać kultowej muzyki w dowolnym momencie. To świetna okazja dla graczy, którzy nie mieli okazji zagrać w Half-Life 2, jak i dla fanów, aby ponownie przeżyć tę przygodę. A to coś specjalnego dla fanów Half-Life. W ramach rocznicy Valve wypuszcza film dokumentalny. Ten dokument pokazuje kulisy powstawania Half-Life 2. I wiecie co? Zawiera on nigdy wcześniej niepublikowane fragmenty rozgrywki z Half-Life 2. Episode 3. Episode 3 miał być kolejnym rozdziałem sagi Half-Life 2. Niestety, nigdy nie został wydany. Fani od lat zastanawiają się, co wydarzyło się dalej. Teraz w końcu możemy rzucić okiem na to, co mogło być. Half-Life 2 wprowadził wiele fajnych rzeczy. Gra była rewolucyjna pod wieloma względami, od swojej fabuły po mechanikę gry. Jedną z najbardziej zapadających w pamięć jest pistolet grawitacyjny. Ta broń stała się symbolem gry i była jednym z głównych powodów, dla których Half-Life 2 zyskał tak ogromną popularność. Ta broń pozwala podnosić i rzucać przedmiotami, używając, zgadliście, grawitacji. Dzięki niej gracze mogli wchodzić w interakcję z otoczeniem w sposób, który wcześniej był niemożliwy. Pistolet grawitacyjny to nie był tylko bajer. Był to narzędzie, które zmieniło dynamikę gry. Zmienił sposób, w jaki podchodziliśmy do walki i zagadek. Dzięki niemu każda potyczka i każda łamigłówka stawały się bardziej angażujące i satysfakcjonujące. Można go było użyć do zamienienia zwykłych przedmiotów w śmiercionośne pociski. Każdy przedmiot w grze mógł stać się potencjalną bronią, co dodawało grze głębi i złożoności. Albo do rozwiązywania zagadek logicznych w kreatywny sposób. Gracze musieli myśleć nieszablonowo, aby pokonać przeszkody i rozwiązać problemy, co sprawiało, że gra była jeszcze bardziej wciągająca. Pistolet grawitacyjny był doskonałym przykładem innowacyjnego podejścia Valve do projektowania gier. Valve zawsze starało się przesuwać granice tego, co jest możliwe w grach wideo, a Half-Life 2 i jego pistolet grawitacyjny są tego najlepszym dowodem. Dzięki tej broni gracze mogli doświadczyć zupełnie nowego poziomu interakcji i kreatywności w grach. Half-Life 2 był chwalony za niesamowitą fizykę. Gra ta zrewolucjonizowała sposób, w jaki gracze postrzegali interakcje w wirtualnym świecie. Dzięki zaawansowanemu silnikowi fizycznemu, każda akcja miała swoje realistyczne konsekwencje.
W tamtym czasie żadna inna gra nie wydawała się tak realistyczna. Porównując starsze gry z nowoczesnymi tytułami, widać ogromny postęp, jaki dokonał się w dziedzinie fizyki w grach wideo. Z otoczeniem można było wchodzić w interakcje na wiele sposobów. Gracze mogli podnosić, przesuwać i rzucać przedmiotami, co dodawało głębi i realizmu do rozgrywki. Obiekty poruszały się i reagowały realistycznie. Każdy ruch, każdy upadek, każda kolizja była symulowana z niesamowitą precyzją, co sprawiało, że świat gry wydawał się żywy i dynamiczny. To było coś niesamowitego jak na tamte czasy. Gracze byli zachwyceni, widząc, jak realistycznie mogą oddziaływać na otoczenie. Ta realistyczna fizyka sprawiła, że świat gry był bardziej wciągający. Gracze czuli, że są częścią tego świata, a nie tylko obserwatorami. Dzięki niej można było uwierzyć, że naprawdę jest się w grze. Wirtualna rzeczywistość stała się bardziej namacalna, a granice między światem rzeczywistym a wirtualnym zaczęły się zacierać. Silnik fizyczny gry, Havok, stał się bardzo popularny. Był to przełomowy moment dla branży gier wideo, ponieważ umożliwił twórcom tworzenie bardziej realistycznych i interaktywnych światów. Inni twórcy gier zaczęli go używać, aby ich gry również były bardziej realistyczne. Havok stał się standardem w branży, a jego wpływ można dostrzec w wielu współczesnych tytułach. Dzięki niemu gry wideo stały się bardziej immersyjne i angażujące, oferując graczom doświadczenia, które wcześniej były nieosiągalne. Half-Life 2 opowiadał swoją historię w unikalny sposób. Gordon Freeman, główny bohater, nigdy nie odzywa się słowem. Poznajesz historię jego oczami. O świecie i postaciach dowiadujesz się z ich działań i otoczenia. To podejście z milczącym protagonistą sprawiło, że gra była bardziej wciągająca. Czułeś się, jakbyś Gordonem Freemanem. Doświadczałeś historii z pierwszej ręki. Half-Life 2 miał ogromny wpływ na gry komputerowe. Jeden z powodów? Mody. Modyfikowanie Half-Life 2 było banalnie proste. Fani mogli tworzyć własne poziomy, postacie, a nawet całe gry. Doprowadziło to do powstania ogromnej i oddanej społeczności. Niektóre z najpopularniejszych gier dzisiaj zaczynały jako mody do Half-Life 2. Pomyśl o Counter-Strike, Source czy Garry's Mod. Społeczność moderska sprawiła, że gra żyła długo po premierze. 20 lat później Half-Life 2 jest nadal uważany za jedną z najlepszych gier wideo, jakie kiedykolwiek powstały. Jego wpływ widać w niezliczonych innych grach. Pokazał światu, że gry wideo mogą być czymś więcej niż tylko bezmyślną rozrywką. Half-Life 2 udowodnił, że gry mogą opowiadać złożone historie. Mogą tworzyć wciągające światy i mogą przesuwać granice technologii. Najważniejsze pytanie, jakie zadaje sobie każdy fan Half-Life, brzmi: czy kiedykolwiek doczekamy się Half-Life 3? Zakończenie Episode 2 pozostawiło nas z wielkim cliffhangerem. Potrzebujemy odpowiedzi. Valve nie mówi zbyt wiele o przyszłości serii. Ale może, tylko może, te rocznicowe obchody są znakiem, że Valve nie zapomniało o Gordonie Freemanie. Zawsze możemy mieć nadzieję, prawda?